uwaga, to żeby też wszystko mamy już ustalone. Bardzo dobrze, zawsze warto. Słuchaj, właśnie pytanie na sam początek, właściwie nie trochę oddalone od pracy zawodowej. Czy dalej capoeirę uprawiasz? Nie. Nie? Zarzuciłaś? A kiedy zaczęłaś w ogóle? Jako dziecko trenowałam te sztuki walki, kung fu i tai chi. Aha. I potem tą capoeirę jakoś tak ze dwa razy. Najpierw dlatego, że mój syn zaczął. W sensie było tak, że on poszedł do szkoły i chciałam, żeby uprawiał jakiś sport, tak jeszcze poza szkołą, bo nie bardzo wierzyłam w zajęcia WF-u. I akurat się okazało, że taki Brazylijczyk prowadzi zajęcia wspólnie dla rodziców i dzieci. I to był jakiś po prostu odlot. Ja się poczułam jak dziecko w tym. W sensie, wiesz, ten moment, że zaczynasz biegać naokoło sali gimnastycznej z dziećmi. Jak naprawdę, no jakoś po prostu niesamowita przyjemność to była. No i potem Franek się przerzucił na piłkę nożną, a ja jeszcze chyba z rok mama została. Dokładnie, tak. Zmieniłam tą szkołę i poszłam gdzie indziej, ale... Aha. Ale jeszcze to robiłam. I nie, no super, w sensie jakoś tęsknię za tym. Mam takie wrażenie, że to dużo takiego w ogóle dodaje jakiejś odwagi i zwinności. I nawet jak się przewracam, jak biegam, to jak chodzę na te sporty, to padam tak zgrabnie, a jak nie chodzę, to po prostu... Tak, jest pierwsza rzecz, jaką się powinno nauczyć właśnie, szczególnie w tym, bo tam jest dość dużo takich elementów akrobacji, takiej dość wymagającej. Pamiętam, że to było dość popularne, jak gdzieś z 15 lat temu. Nagle wszyscy zaczęli. Tak. To było interesujące. Kung fu za dzieciaka, ale to rozumiem, że w salce szkolnej też? Nie, to znowu moja mama. Moja mama jakoś tam zaczęła to kung fu trenować. Ale to nie wynikało z fascynacji tam filmami? Nie, kulturą. Mi się wydaje, że takie dosyć przypadkowe rzeczy. To chyba to środowisko, moja mama jest psychoterapeutką. Jasne. Wydaje mi się, że to w tym środowisku psychoterapeutów był taki moment, szły że... fale pewnie. Tak, takie, tak, dokładnie, że psychoterapeuci wzięli sobie kung fu i tai chi i ja się załapałam. Fajnie, to można byłoby prześledzić 3 lata wcześniej. W Stanach pewnie było w jakimś poradniku tam i potem za sprawą przenoszenia. Ale to jest, no to pewnie jest jakaś też terapeutyczna wartość. Ja przyznam, że też oczywiście często wiązane są sztuki walki z jakąś agresją, ale to głównie chodzi o kontrolę raczej i taką też pracę nad sobą. No, chyba w tych wschodnich systemach to totalnie o to chodzi. One też biorą dodatkowe elementy takiej filozofii. Tak. Dlatego często są właśnie odsądzane od czci i wiary. To yoga i komosa rybowa. Tak, dokładnie. To cię zamieni. Niebezpieczne. Tak, uwaga. Jak dziecko je tofu, to... Ale to myślisz, że to nie, bo pamiętam, że przeczytałem właśnie na temat twojego wyjazdu, że się udałaś na obóz w książce. Gdzieś we Włoszech. To dosyć interesujące. Może pogłębić, co się tam działo? Bo to jakiś terenowy obóz? Nie, no to był w ogóle jakiś odlot. Ja trenowałam wtedy tą capoeirę przez rok i naprawdę byłam dosyć beznadziejna. W sensie to nie jest tak, że ja miałam jakieś szczególne kompetencje. I znalazłam w internecie, że jest taki obóz, więc się tam wybrałam. Na miejscu się okazało, że jakby najbardziej niesamowite było to, że ja jednak zawsze przez to, że niedowidzę, no to miałam trochę takie poczucie takiej swojej wyjątkowości na tych zajęciach, no nie, że ja nie widzę, tam wszyscy mi pomagają, wiesz, jakby tak, a tam przyjeżdżam i zjeżdża tam, bo to było w takich w górach, gdzie już trzeba było terenowym autem i tak dalej, zjeżdża po mnie ten facet, który jest... jakby szefem tego obozu i mówi, że świetnie, że jestem, a to jest w Toskanii jakieś zadupie, tam 2 pociągi, autobus, tego dojedziesz, że świetnie, że jestem i w ogóle bardzo się cieszę, bo tam na górze jest jeszcze 7 innych Polaków. Ja tak, okej, fajnie, że wyjeżdżasz z Polski jakby na wakacje w nadziei, że po prostu nie wiadomo, co cię spotka, a tam sami Polacy. Ale to ja przepraszam, fajnie, jakbyś przyjechała i parawany rozbite. Tak, dokładnie. I ja mówię, że okej, no dobra, średnio się ucieszyłam. Po czym się okazuje, że jeden z tych Polaków jest kompletnie niewidomy. I jakby taki podwójne, podwójna jakaś strata. No a potem się okazało, że... Że jest najlepszy. Też. Że oni są wszyscy nauczycielami. A-a. Że to jest właściwie obóz dla nauczycieli, na których ich mestre przyjeżdża raz do roku z Brazylii, żeby ich szkolić tam w tych górach tej Toskanii. I tam są sami ci nauczyciele. Aha. I ja. Dobra, czyli tam byli sami profesorzy. Już tacy porządni. Tacy zawodnicy. Naprawdę po prostu super, hiper, z całej Europy. Jasne. Uczący w różnych miejscach. Ci Polacy to akurat głównie z Edynburga.
No wszyscy nauczyciele, no więc dla mnie to był jakiś raj na ziemi. Okej. Okay. Bo oni po prostu, no każdy był nauczycielem, więc każdy, kto mi pomagał. Jasne. A jakby oczywiście, no nie no, super to było. No tak, 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 to też jest fajne. Fakt, że to też jest taka dosyć komunalna sprawa, prawda? Tak. Tam, no bo to wywodzi się z Brazylii, wiadomo, jako tak. Też taki podziemna sztuka walki, której nie można było praktykować ze względu, ona była ukrywana jako taniec. Tak, tak, dlatego jest ta rytmika i tak dalej. Tak, tak. Oni stoją jakby w kole i niby tańczą, śpiewają i tak dalej, a, tak. A no, nie wiem też, wiesz, ile w tym jest legendy, a ile to rzeczywiście, ale chyba tak było. No. Nie no, było też, bo też, tak. Rzeczywiście Brazylia to też jest, ma swoją przeszłość kolonialną tak. I też jesteś. Bezpiecznie, ale o tym, co wspominałeś, że jeszcze jedna osoba, która miała poważne problemy, no nie widziała, to no. Też musiało być uczucie takie... Nie, straszne, naprawdę. I to on też ta osoba była też nauczycielem? Tak, to znaczy no on nie był nauczycielem, był taki bardzo zaawansowany, bo on od samego początku życia, jeszcze w Polsce, już tam w Laskach, jakoś zdaje się, że jako młody chłopak zaczął trenować i był taki naprawdę no bardzo zaawansowany, co było... No to było dosyć też niesamowite, no nie? Bo zupełnie niewidomy facet, który naprawdę... Nie, historia tego człowieka też musi być zajmująca. No. Tak. Nie chcę ci wskazywać tutaj, co trzeba robić, ale może następny to będzie rozmowa z tym człowiekiem. Tak, tak. Faktycznie, bo elementem, który mi... ja przyznam, że nie jestem znawcą antropologii, rzecz jasna. Tutaj to jest twoja działka, ale który mnie bardzo zainteresował w książce był ten element autoantropologiczny. Tak? Czy to jest po prostu jakaś, jak powiem, nowsza rzecz, czy nowa forma uprawiania tej nauki? Bo rozumiem, że tam, ja naprawdę nie wiem wiele, ale jak pan Bronisław Malinowski tam jechał i badał ludy, to on też... Wiadomo, nie był jednym z osób, które jakby były... Przeciwnie. Długo było w ogóle tak w naukach społecznych, tak. Że badacz czy też badaczka miała być zupełnie przezroczysta. Jasne, tak. I było tak, że wiesz, no trochę tak jak w, nie wiem, w eksperymentach takich laboratorium prowadzonych. No ma być tak, że czy ja wejdę, czy ty, to dokładnie wyniki ten będą sam takie wynik same, dostaniemy. Tak. Więc jakby była taka próba właśnie udawania, że to też, że w naukach społecznych też tak jest. Podczas kiedy no, to jest bzdura, bo jest absolutnie oczywiste, że jeżeli ja będę robiła badania, a ty, to dostaniemy zupełnie, inni ludzie będą chcieli z nami rozmawiać, inne rzeczy będą nam opowiadali. Zgadza się. Ta sama osoba jakby zupełnie inaczej się pokaże. I to pan Einstein za pomocą kwantowej swojej dokładnie. Odkrył, że za pomocą badania zmieniamy przedmiot badania. Dokładnie, dokładnie. A tutaj no, to jest bardzo takie... No zresztą, wiesz, i tak samo jak przyjdziesz do kogoś, kto jest akurat w dobrym humorze, złym humorze i tak dalej, jasne, nie? I ty jesteś. Tak. Więc na początku był taki odwrót od tej wersji, że ten badacz może być przezroczysty i coraz większe też pewnie skupienie właśnie na tym, jak ta osoba wpływa na tych, których bada i był taki moment, że właściwie we wszystkich tekstach antropologicznych się pisało, że nie wiem, jestem feministką, jestem kobietą, jestem w ciąży, żeby jakby jak najbardziej pokazać, jaka to była sytuacja. No a ta autoetnografia jest tak jakby pójściem krok dalej, to znaczy jest... Jej też jest, są różne rodzaje, jedna jest... Część tych tekstów to są takie w ogóle tak naprawdę takie bardzo już literackie, bardzo osobiste opowieści, inne to są takie momenty, kiedy badacz na przykład... staje się na chwilę jednym z badanych. Jest taka strasznie fajna książka faceta, który zaczął trenować boks, żeby robić badania o boksie, więc wiesz, jakby robił i swoje, jak on, jak to się, a jednocześnie robił taką klasyczną etnografię, że rozmawiał z tymi bokserami. Natomiast jakby za tym zawsze stoi... Trochę szkoda, jakby koniec książki to było, że ciężki knockout i zapomniał wszystko. Dokładnie. Jeszcze raz. I tylko jest dopisek od żony. Bardzo żałujemy, że podjął treningi boksu. Nie jesteśmy zadowoleni. Nie, ja oczywiście będę szkalować boksu pod żadnym pozorem. Ale to ten kierunek, o którym wspomniałeś, czy myślisz, że on wyszedł z tego, że też gdy mówimy o tej klasycznej etnografii, o której wspomniałem, czyli właśnie chociażby pan Bronisław Malinowski, przepraszam, będę trzymał tego nazwiska. Dobrze, Bronisław, ale... ważna postać. Bardzo ważna, no też wiesz, no, na miarę czasów też trzeba go patrzeć jako też człowieka niezwykle otwartego. Tak, no, tak, oczywiście. Zwłaszcza jak się pomyśli, kiedy to było, ale on też podchodził do swych badań jednak z takiej pozycji siły, tak to nazwijmy, pewnej takiej, i to, jeżeli uznajemy, że badacz ma być przezroczysty, to
z jakiegoś powodu on zawsze był białym, heteroseksualnym mężczyzną z krajów zaawansowanych. To jest tak, czy to może właśnie z tej świadomości wyszła ta pewnie zmiana? Bo tak jak mówisz, teraz też było tak, że coraz więcej badaczy próbowało się dzielić tą władzą i na przykład współpracować z tymi osobami badanymi, albo częściowo oddawać im w ogóle pole. Pojawili się też badacze z tych jakby regionów, już nie ci biali mężczyźni, którzy przyjechali, ale zwykle oczywiście też wyszkoleni na uniwersytetach dla białych mężczyzn, tak. Więc jakby, ale mimo wszystko jakoś związani z tymi kulturami. Więc tak, myślę, że to po prostu, że to rzeczywiście, no w ogóle ładne jakoś to mówisz, że to jest cały czas trochę o takim schodzeniu z tej pozycji siły. Tak. No bo tak. To też chyba też zaciera szczegół czasem, prawda? Jest dążenie wówczas do jakiegoś uogólniania, do wpisywania w tezę już zawartą wcześniej i chyba... No ale dobrze, to żeby zagrać też adwokata Białego przez chwilę, to czy stojąc na posterunku obrony tej starej formy, czy to właśnie takie skrócenie dystansu nie będzie też sprawiać, że nie będzie tej takiej chociaż zdrowej dozy obiektywizmu w tym wypadku? To znaczy, wiesz, ja w tym sensie to w ogóle nie aspiruję do jakiegokolwiek obiektywizmu. Jasne. I wydaje mi się, że to w ogóle nie o to chodzi. Chyba bardziej chodzi o to, żeby spróbować, no żeby na tyle, na ile się potrafi to zrobić, to żeby spróbować zrozumieć innego, siebie i innego i dzięki temu trochę spróbować zrozumieć świat w ogóle, to jak on działa i w tym sensie myślę, że no tak, no pewnie nieobiektywność jest problemem. Myślę, że jakimś problemem jest być może prawda, no nie? W tym sensie, tak. Jakby czy to jest już zupełnie kreacja i czy to jest już tylko to, jak mi się wydaje. Jasne. Pewnie można postawić taki zarzut, bo pewnie przyjdzie ktoś inny i zobaczy jakoś zupełnie inaczej, wszystko zrozumie. No ale ja na przykład myślę, że dlatego dużą wartością jest to, że my pracujemy jako w zespole. Tak. Bo to, wiesz, nas jest tam no 4, 6, akurat w tym projekcie nas było chyba 6 i to takie ciągłe przegadywanie rzeczy i to, że się okazuje, że my myślimy zupełnie inaczej o różnych rzeczach. Jasne. Nawet takim... No takim, że czy na tych koloniach te dziewczynki to są takie zwyczajne nastolatki, czy niezwyczajne? Jasne. I ja miałam takie, że no jasne, no pewnie, że jakieś w ogóle nie są zwyczajne, bo są jakieś dziwne, ślubów nie palą. A moja koleżanka mówi, no nie, słuchaj, ja byłam dokładnie taka sama, jak miałam 15 lat. Nie wiem, dlaczego zakładasz, że trzeba wtedy palić ślugi, no nie? I jakby to cię konfrontuje z tym wszystkim, co uważasz jako za oczywiste. Tak, czyli to zwierciadło jest obustronne. Tak. Ale to też mi się przypomniała sytuacja, jak właśnie jak przez długie lata ja miałem opinię, tam rodzina, też nie będę tutaj dokładnie oznaczał, gdzie oni mieszkają, ale to jest pod Beskidzie ogólnie. I ja miałem zawsze, bo ja pamiętam, jak tam pojechałem, było bardzo przyjemnie, ale tam była taka zabawa z gatunku dzikich, gdzie po prostu było ognisko, duży alkohol krążył w jednym kieliszku. Pamiętam rano widok mojego ojca, który właśnie się zbierał i powiedział tylko do swoich synów ukochanych, tatuś dzisiaj nie żyje, nie jest. I po prostu był. I tam rzeczywiście było dość, już tam nie wymieniając dokładnie, tak mówię, rany, ludzie tam z tego pod Beskidzia to są bardzo tacy... To są imprezowicze, tacy mocni. I opowiedziałem to komuś sam, to mówi, nie, to tylko twoja rodzina. Tak. To po prostu oni. Tylko oni podpalili samochód. Ja mówię, tak, że nie dzieje regularnie? Ja mówię, no, wygląda to, że nie. Więc rzeczywiście, to też jest ten pryzmat, że nie możemy mieć obiektywizmu żadną miarą, bo jakby życie toczymy nieobiektywnie. Prawda? I temat, do którego przejdę na pewno, bo to była właśnie też jest przedmiotem pracy zawartej właśnie w książce Nie przywitam się z Państwem na ulicy, który właśnie muszę pochwalić za świetny tytuł. I skąd ten tytuł? Bo... Tytuł wymyśliła Monika Schneiderman. Aha, i to było tak, że my żeśmy dosyć... No była propozycja tytułu z wydawnictwa, który mi się strasznie nie podobał i wydawał mi się jakiś w ogóle okropny. Ja wymyśliłam swój, on znowu się nie podobał tej redaktorce, która z którą rozmawiałam. A mi się okropnie nie podobał jej tytuł, a jednocześnie już mi tak zależało na tym, żeby to się mogło udać. I jakoś byłam taka podłamana, że powiedziałam, że dobra, okej. No i potem właśnie Monika wysłała maila, że
że nie bardzo ten tytuł, ale że ona ma tam trzy propozycje i między innymi była ta propozycja. I jak ja to zobaczyłam, to się tak ucieszyłam. Tak, on jest naprawdę fajny. Wybija się też, bo można liczyć, pewnie nie chcę tutaj oczywiście sugerować, ale to tak na takiej zasadzie, jak czasem w marketach były DVD z, wiesz, z filmami albo z grami takimi, które udawały trochę inne gry, to tutaj może ktoś kupił i myśli, o, jakiś gwiazdor rocka, który, no, który tak chodzi szeroko po ulicach. Tak, dokładnie. Że to biografia, tylko zdjęcia nie ma. Tak. Ale nie, naprawdę jest tak, tego. Tak, to jest bardzo fajne. Tak, i właśnie to też jest kwestia, o której przed chwilą wspominałaś, że te założenie prawdy, prawda? Bo to sama publikacja jest tutaj właśnie, jak ją zakwalifikować? Chyba też jesteś świadoma i musimy też zwrócić uwagę, że tutaj mamy co chwilę intruzję. Idź już, idź. Ze strony psa. Idź na miejsce. Niewybawiony jeszcze dzisiaj. Dokładnie. Jest. Chodzi o taką dyskusję, która troszeczkę toczy się przez świat pisarzy i pisarek non-fiction w ostatnich latach, dotyczące właśnie prawdy, tego, na ile coś może się znaleźć, też jak ma być opisywane w reportażach głównie, prawda? Czy to też jest, czy ty byłaś jakby świadoma tej dyskusji, jakoś się wpisując w to? Trochę tak, no bo czytam i wiesz, nie jakoś super, hiper tam, żebym to jakoś śledziła, no ale widziałam, że było wokół tej książki o, o Jęte się nazywa to prawo, co 12. Filipa Springera. Również, tak, tak, gdzie on zdaje się odszedł od reportażu w stronę zmyślania takiego zupełnie... Tak, tam jest dużo konstruktów takich, gdzie są postaci, z którymi są pewne rozmowy. No to można powiedzieć, że to już taka forma literacka bardziej tam. Tak, jest... no ale też wiesz, w antropologii też są takie historie, na przykład Ludwik Stom ma taki znany antropolog polski, który zmarł parę lat temu. On napisał książkę Słońce wstaje 13 grudnia. Jasne. I ona była podobno oparta na, na rozmowach, które zmyślił. Tylko też udowodnił mu, że zmyślił, no nie? Okay. W sensie on twierdzi, że nie zmyślił. Jakby... Więc to ta kwestia prawdy... Naprawdę? Jest jakoś zawsze... No nie wiem, ja... mi się wydaje, że to jest po prostu tak, że okej, okay, no niektóre rzeczy jest dosyć łatwo powiedzieć, na przykład takie, że ja nie zmyślam, no nie, nie wymyśliłam żadnych z tych bohaterek, one są w tym sensie prawdziwe, ale już dalej to, którą ja tak jakby część wyciągam z tego, co zobaczyłam, no nie, co ja zobaczyłam, czego nie zobaczyłam, bo przecież też jest tak, że zobaczysz... Że coś zobaczysz, a czegoś w ogóle nie zobaczysz, bo z jakiegoś powodu jesteś na to ślepy, albo to jest ci tak niewygodnie widzieć, że... więc w tym sensie... no znaczy ta selekcja i też... tutaj chyba by też dyskusją było... oczywiście to jakby nie o tym rozmawiamy, ale tam też na jakich zasadach właśnie dobieramy pewne elementy, jak układamy i czy są jakieś reguły, czy też moralne powinności, które powinniśmy spełnić podczas tworzenia tego. Ale to zresztą wspomniałaś, bo o panu Stomie to mnie... Bo ja nawet kojarzę nazwisko, ale chyba jest też drugi Ludwik Stoma, tak? Ten publicysta. On miał... Nie, on też pisał w... kurczę, gdzie to było? Chyba w Polityce miał felieton. To ten sam, tak. Co tygodnie. Tak. No tylko on właśnie on jakoś niedawno umarł. Aha. On we Francji chyba. Mieszkał we Francji, tak. On był przyjacielem moich rodziców, więc myśmy razem jeździli. Zresztą te wakacje, które są opisane w książce, że tam tą Mgławicę Andromedy oglądaliśmy, to Romek Juszkiewicz, przyjaciel moich rodziców, ją pokazywał, a Ludwik był jednym z przyjaciół, którzy tam byli, więc zabawnie się zapętlił, pojawił się. Widzisz, jak to tak dokładnie. No mówię, ja już tu złożyłem, że to jest klika resortowych dzieci, wiadomo, się spotykają na obiadach czwartkowych gdzieś na Powiślu, bliżej nieskrecyzowanym lokalu i tam wiesz co jest. Ale to ciekawe w sumie, że... A czy jeszcze jakieś takie pamiętasz sytuacje, które mogłabyś tutaj w sumie... znaczy nie chodzi o to, żeby tutaj robić top 5 najbardziej zmyślonych etnografii. Tak. Tak, tylko teraz mam żałosną nieumiejętność przypomnienia sobie bardzo znanego nazwiska antropologa, któremu zarzucono, że zmyślił wszystkie książki, Wszystko? Że po prostu wszystko zmyślił. Ojej. Ale przypomnę sobie, no bo to jest ten typ, że wiesz, nie, teraz mi
teraz mi wyleciało po prostu jego nazwisko z głowy. To też tutaj, żeby kupić czas zawsze, jeżeli ktoś ma ten problem, żeby przypomnieć sobie na końcu języka, to się nazywa letologika, zawsze sobie przypominam. I to czasami pomaga wystartować tę pamięć. Ale że to robisz, że cały alfabet sobie powtarzasz? Czy nie. To zjawisko, kiedy masz tą nazwę w pamięci, ale nie możesz sobie jej dokładnie przypomnieć, żeby powiedzieć, to się nazywa letologika. I ja zawsze jak mam przypadek letologiki, to sobie przypominam o letologice i wtedy naprawdę? Może mi się udaje. Tak, ale to nie jak jest 35 stopni. No właśnie, no ja niestety ostatnio 5 dni mi zajęło, żeby przypomnieć sobie słowo popielice. I męczyło mnie, bo było znajomych na Złoszczyźnie i wiedziałam, że są takie wiewiórki, czarne wiewiórki. I tak mówiłam, słuchajcie, jak się nazywają te czarne wiewiórki? Oni tak, nie ma czegoś takiego. Dobrze, bardzo wesoło. Maria widzi, ma już wiewiórki jej skaczą, no to zdrowo, to więcej, to jej już pół, ale bo też pamiętam sytuację, oczywiście to jest wielokrotnie, bo jednak etnografia, antropologia jest nauką, a dziennikarstwo jest jednak taką formą opisywania tylko rzeczywistości. Tak. No jednak w dziennikarstwie to przypadków, kiedy ktoś bezczelnie, zmyślając fakty, dochrapał się nawet wielkich tam apanarzy i zaszczytów, ale tam wtedy ta historia obnażania tej prawdy jest jakby historią też samą w sobie. To ciekawe, czy kiedyś będzie można zrobić też pracę naukową o antropologach, którzy zakłamali antylos. Tak, na maksa, tym bardziej, że wiesz, czasem to jest tak, że nawet trudno powiedzieć, czy to było zakłamanie, czy to była taka historia z Margaret Mead, która napisała taką książkę Dojrzewanie na Samoa, o dziewczętach na Samoa. I potem też jakby zarzucano jej, że ona różne rzeczy wymyśliła i że tak nie było i tak dalej, ale trudno jest udowodnić, wiesz, no bo przecież to wszystko bazuje na jakichś opowieściach, więc to, że ktoś pojechał 30 lat później, a tam ci ludzie twierdzili, że nie, nigdy tak nie robiliśmy, w ogóle nie wiemy, o co ci chodzi. Albo w ogóle takiej osoby? Nie było tu takiej osoby, ale może była. Tak, znaczy, bo jakby... pamięć jest zawodna przecież, co udało się udowodnić. Zresztą mi to powielokroć, ale... Sam ten fakt, że gdzieś to tam się zdarza, no to też jest ciekawe o tyle, że etnografia oprócz, ona tak naprawdę też bada opinię ludzi też o samych sobie, prawda? I to jest też taka dosyć miejsce, gdzie potrzeba rzeczywiście dużej delikatności, bo no każdy ma jakieś tam pojmowanie siebie i też obraz samego siebie. I to chyba głównie też często chodzi o wydobycie go na zewnątrz. Jak się do tego dochodzi w sumie? Jak w trakcie rozmów, jakie są takie podstawowe metody? Czy to jest... Czy poklikamy na sam początek? Wiadomo, trzeba otworzyć po luzacku. No tak, no myślę, że... To jest ciekawe. Nie wiem, czy to się bardzo w tym sensie różni od takiej dziennikarskiej pracy, no bo pewnie na poziomie wywiadu to tu i tu musisz zrobić mniej więcej to samo, jeżeli chcesz taką jakby osobistą relację usłyszeć, czyli musisz, no po prostu musisz w jakiś sposób zbudować rodzaj zaufania, relacji, jakiś taki moment bliskości, że ktoś ma ochotę ci opowiedzieć te różne rzeczy. Ja myślę, że to jest... Ja bardzo długo miałam straszny kłopot z tym i wydawało mi się, że to jest w ogóle nie okej, że to jest zawracanie ludziom głowy, że prosisz, że oni swój czas poświęcają, że jakby mówią o intymnych rzeczach często. Ale potem jakoś moja mama mi też bardzo pomogła bo kiedyś moja mama powiedziała, dobrze, no ale Marysiu, weź wyobraź sobie, weź postaw się z drugiej strony. Jasne. Przychodzi ktoś, kto jest naprawdę szczerze zaciekawiony twoją historią i ma czas na to, albo się połaził na czereśnie, tak jak ja. I ma naprawdę czas, żeby cię słuchać, no nie? I że w sumie to się nie tak często zdarza w życiu. Tak, że też można uznać, że ta osoba, która opowiada, też coś dyskuje i że na jakimś poziomie my chcemy mówić o sobie. Ale czasem to jest trudne. Ja też czasem widzę... Wiesz, no teraz robię takie badania, które prowadzę wywiady o adopcji. Jasne. I czasem widzisz, że tym ludziom jest trudno różne rzeczy mówić. I wtedy na przykład nigdy nie wiesz, czy jeszcze zapytać, czy już wyczekać. Czy ja na przykład miałam straszne z takich metodologicznych rzeczy, straszny kłopot z ciszą. Tak. Jest coś takiego, że zadajesz komuś trudne pytanie, albo zadajesz komuś nawet jeszcze nie bardzo trudne pytanie, ale ten ktoś się potrzebuje chwilę zastanowić. I wtedy trzeba wyczekać tą ciszę, która... Jasne. A ja oczywiście miałam taki, że ponieważ...
w takim napięciu, że czy tej drugiej osobie już nie jest niewygodnie, to w tą ciszę natychmiast tam... tak, coś. I potem spisywałam te wywiady i myślałam sobie, Boże, no nie mogłam się zamknąć, nie mogłam zaczekać, dać powiedzieć, więc, no więc to jakoś... A to właśnie też jest, jak teraz w czasach covidowych sobie z tym radzisz, bo podróże są oczywiście trochę znacznie utrudnione, to nie muszę przekonywać kogoś, tak. To głównie przez sieć? Tak. I to jest śmieszne, wiesz, bo to jest raz trudniej, a raz wcale nie. Zresztą w tej książce z zespołem Turnera też miałam tak, że kilka wywiadów prowadziłam przez sieć, bo osoby nie chciały się spotykać. Jasne. No i okej. A to jest ciekawe, że jakby dodatkowa ta... No. Ten medium w formie internetowej jakoś też pomaga... Jakoś ktoś ma takie poczucie, że jest jakoś chroniony. Możliwe, że te dwa ekrany i sieć połączeń to sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi. No. Tak. Rzadko mi się to zdarzało, ale właśnie miałam takich parę sytuacji, że ktoś mówił, że żebym nie przyjeżdżała, nie przychodziła, ale że pogada przez Skype'a i... No i właśnie w jednej z tej historii, którą też opisuję w tej książce, to było dla mnie jakieś takie strasznie mocne, że ta kobieta... A to była taka kobieta, która miała trudno w życiu generalnie i dużo dyskryminacji, spotkała ze względu na ten niski wzrost i nie mogła znaleźć pracy odpowiadającej kwalifikacjom i nie miała pieniędzy, no miała trudne życie. I ona najpierw tak bardzo nie chciała właściwie ze mną rozmawiać, więc ja powiedziałam, że no jakby okej, że rozumiem, że ona nie chce, ona powiedziała, ale kiedy by to miało być? No, była w takim ambiwalentny, jakiś miała do tego stosunek. No i w końcu powiedziała, że okej, dobra, ale tylko przez Skype'a. Ja zaczęłam tą rozmowę od tego, że odsłoniłam to, że dla mnie to są trudne rozmowy. To znaczy powiedziałam na samym początku, że to jest trudne, że ja wiem, że ja przychodzę rozmawiać jakby trochę o chorobie i że będę pytać o różne rzeczy, ale że jeżeli bym jakąś niezręczność popełniła, to po prostu niech mi powie i tak dalej. I w momencie, w którym ja to wszystko powiedziałam, to dopiero ona wtedy włączyła tą kamerę. Okay. I ja pomyślałam sobie, okej, dobra, czyli rzeczywiście jakby coś się tam... Jasne. Więc myślę, że to też jest pewnie... Ja myślę, że tak naprawdę odpowiedź na... Taka jakby moja uczciwa odpowiedź jest chyba taka, że moim zdaniem trzeba być po pierwsze szczerze zaciekawioną, żeby rozmowa wyszła, bo jak masz to trochę gdzieś, to po prostu nie idzie. No i oczywiście uważną i że też chyba trzeba znaleźć jakiś taki sposób na to, żeby się też w jakiś sposób dzielić swoim. Jasne. Tak mi się wydaje, że... Tak, no to też chyba kwestia, że tego zaufania, o którym wspomniałeś, że rzeczywiście jakkolwiek w dziennikarstwie, czy też w rozmowach takich, które są, ono jest ważne, no ale często w dziennikarstwie to też jest pytanie o jaki był wynik meczu, prawda? Czy daliście 110% dzisiaj, panie trenerze? Tak. Więc też jest to inne. Tutaj mamy, wspominasz o sprawach adopcyjnych, to są często kwestie gigantycznego wręcz zaufania, bo to są zawierzenie siebie drugiej osobie, czasami tam nawet nie wszystkie informacje są jakby przekazane tym osobom adoptowanym. Więc to jest dość ważne. Żeby też przejść do meritum, ponieważ ten zespół Turnera, o którym to jest, w książce opisujesz to wymiennie, bo to też jest przypadłością określane, czasem też chorobą, ale właściwie jeśli chodzi o taką oficjalną nazwę, to właśnie też ta kwestia mnie trochę zajmuje, bo też nie wydajesz żadnego osądu mniej więcej, czy to jest właśnie, jak to określać. A osoby, które, kobiety, które mają zespół Turnera, to jak to określają? Albo mówią, że... Bo z tym mówieniem, że to się z chorobą, to trochę chodzi o to, że zespół Turnera o tyle nie jest chorobą, że nie wszystkie jego objawy są objawami takimi chorobowymi. No bo na przykład to, że ktoś ma, nie wiem, grube, mocne włosy, to nie jest choroba. Zależy gdzie. Zależy gdzie. Ale że jakby, że w tym sensie, ponieważ to jest zespół różnych cech, no to jakby żeby, ale też chodzi o stygmatyzację, no jak powiem, że ktoś jest chorobą, no to... No to wtedy jest też, że ktoś jest chory. Że ktoś jest chory, tak. A to mamy też cały zestaw sformułowań, które się tak powiem. Tak, i rzeczywiście jest też tak, że bardzo różne, on ma jakby bardzo różne ma nasilenie i część z tych osób nie czuje się chora. Jasne. Może mieć jakiś kłopot, nie wiem, może mieć kłopot z płodnością, albo może mieć jakąś chorobę wynikającą z tego zespołu Turnera, z nie wiem, z układem krwionośnym, ale generalnie nie czują się chore. No więc jeżeli ktoś się nie czuje chory, a będziemy go nazywać chorym, no to trochę zakłamywanie, po co, tak, i jakby po co to
po co to robić? A dużo z tych kobiet mówi o sobie, tych starszych, to one w ogóle mówią o sobie często tarnerki. Aha. A znowu tych młodszych dziewczyn, to wydaje mi się, że albo mówią, że chorują, albo że mają, ale to są tak jakby dwie zupełnie różne grupy osób, bo te starsze kobiety to są kobiety, które nie miały podawanego hormonu wzrostu, w związku z czym one są bardzo niskie, w związku z czym strasznie widać, że są jakby inne. Zgadza się. A te młodsze dziewczyny miały podawany hormon wzrostu i one często jakby w ogóle to jest zupełnie niewidoczne, w związku z czym nie doświadczają tego wszystkiego, czego doświadczają te starsze kobiety. Jasne. Czy ty myślisz, że to jest też... jak duży wpływ ma to właśnie ten element widoczności? Bo to jest... No, obracamy się w społeczeństwie, gdzie też często patrzymy na ludzi przez pryzmat taki powierzchowny. I czy to... Bo to lata 80., jeśli Państwo mieli, tak? Ta terapia hormonalna, to... Myślę, że ogromny wpływ. Myślę, że ma ogromny wpływ. Myślę, że znaczna część cierpienia tych starszych kobiet wynika z tego, że one inaczej wyglądają i ludzie w związku z tym po prostu pozwalali sobie inaczej je traktować. I tutaj inaczej znaczy gorzej. No niestety. I myślę też na swojej własnej historii, że ilość pracy, którą ja włożyłam w to, żeby nie było widać, że ja źle widzę, bo nie chciałam być jakby postrzegano jako osoba, która ma jakiś kłopot. Też wynika z takiej jakiejś instynktownej świadomości, że w tym sensie lepiej się nie wyróżniać. Że jakby lepiej, żeby ludzie nie myśleli o tobie jako o chorej. Tak, tak. To jest też mieszany sygnał, który się wysyła, że trzeba być odmiennym, indywidualnym, wszyscy jesteśmy osobni, ale z drugiej strony... Wiesz, ale bo to jest bardziej to, że trzeba być zajebisty. Tak. Trzeba być ładnym, wysportowanym, wiesz, jakby, a nie chorym, no dokładnie. Nie? Dokładnie. I to jest śmieszne, bo no ja dzisiaj miałam taką hardkorową, nieprzyjemną sytuację na ulicy, że szłam z tym psem. Jasne. I było bardzo jasno i ja nie widziałam, jakie jest światło po drugiej stronie. No i jakoś okropnie to było nieprzyjemne, bo ja przeszłam, to było na Marmąckiej, ja przeszłam tak jakby na taką wyspę, gdzie już był tylko mały kawałek chodnika i jechał tramwaj i stałam z tym psem i nie widziałam, jakie jest światło, jechało strasznie dużo aut, jeszcze zaczęły nadjeżdżać dwa wozy strażackie na sygnale, ja nie wiedziałam, z której strony jeszcze, jakieś ciężarówki, jakiś ten, i ja stanęłam w takim przestrachu, bo bałam się, że jestem z tym psem, bo gdybym była sama, to bym pewnie przebiegła, ale z psem nie będę biegać na czerwonym świetle, no bo brakuje ci zwrotności. Tramwaj, który by się zmieściłby się obok mnie, ale stwierdził, że zamiast się obok mnie zmieścić, to stanie tuż obok mnie i będzie takim ciągłym dzwonkiem. Wiesz, ja tak stoję, on dzwoni, myślę sobie, okej, no dzwoń. Jakby nie idę, bo nie widzę, jakie jest światło i po prostu trudno, no dzwoń sobie. Ale jednocześnie rozglądam się, czy nie idzie jakiś człowiek, żeby się zorientować, co jest grane. I w tym momencie podchodzi do mnie jakiś facet i krzyczy na mnie. Dlaczego pani nie idzie? Dlaczego pani nie idzie? A ja jestem już na granicy łez, więc odwracam się do niego i mówię, bo bardzo źle widzę. I w tym momencie on, totalna przemiana, zaczyna opieprzać tego tramwajarza, że co on robi, pani bardzo źle widzi. Jak powiedziałaś, totalna przemiana, że zaczął się pomagać, ale on po prostu miał gniew. Nie. Musiał go ukierunkować. Więc ukierunkował gniew. Nie ona, tak. Ale też mi pomógł. Jasne. Wiesz, jakby pomógł mi, potem zapytał, gdzie ja mieszkam, ja powiedziałam, że nie, spoko. A to taki, taki typek, jakby w wieku. Ale się poruszył, to dobrze, że tak zwany społecznik. Tak, nie, więc jakoś to było miłe, ale właśnie to było trochę o tym, że o takiej widzialności, niewidzialności. Zgadza że się. Nie widać, że ja mam kłopot. No to też mam nadzieję, że dlaczego też zachęcam wszystkich do przeczytania, ponieważ to też jest ćwiczenie empatii. Zawsze, żeby spojrzeć na człowieka, którego nie wiemy o nim. Tak. A może przeszedł też taką drogę, o której wspomniałeś, żeby się właśnie dopasować do tych niektórych. Tak. Czasem podświadomie, czasem świadomie. I oprócz tego, co codziennej walki z życiem, to jeszcze ma ten dodatkowy bagaż, prawda? I to też jest pytanie w tym wypadku, ponieważ tym się też wyróżnia ta książka i też to podejście, że w rozmowach z kobietami z zespołem Turnera też mówisz o swoich przypadłościach, prawda? I czy uważasz, że to pomogło w rozmawianiu z nimi, czy raczej to sprawiło, czy były też takie, które stwierdziły, o to jest trochę takie
No dobra, nie, nieprzystawalne, bo to, no, to trochę, no okej, okay, no tak. To jest twoja rzecz, a tak, to jest moja tak, rzecz. Tak. Myślę, że raczej... Że raczej chyba pomogło. Mm-hmm, tak. Może trochę bardziej nie wprost niż ja się spodziewałam, mm-hmm. ale na pewno było część z tych takich pań, które były do mnie starsze, to mi jakoś po prostu w taki wzruszający sposób współczuła. Mm-hmm. Ale taki miły, w sensie właśnie taki, no taki, że... to było śmieszne, bo ja współczułam mm-hmm. im. Jasne. I miałam takie poczucie, że mam tak strasznie ciężko, a ja jeszcze jestem z tej uprzywilejowanej mm-hmm. warszawskiej rodziny, tak. Jakby, a że one naprawdę, a one współczuły mi, no bo jakby też pewnie są ku temu jakieś obiektywne mm-hmm. przyczyny. Jasne. Więc to było przyjemne i myślę, że to budowało między nami rodzaj jakiejś takiej czułości, w której mm-hmm. może było czasem łatwiej rozmawiać, no jasne. Nie? Chociaż też wspominasz, że to jest aspekt tego zespołu, który mnie zdziwił, że opiekuńczość tak jest? To jest coś stwierdzalne? Moim zdaniem to jest kompletnie niestwierdzalne. Moim zdaniem to jest, wiesz, to jest od 1 do 10? Tak, dokładnie. Opiekuńczość na 8,5. Żeby pokłaskał. To mi się tak, to mi tak nie takim, wiesz, trochę Aldousem Huxleyem tam czy coś, że tutaj, o tak. Proszę łyknąć pigułkę na opiekuńczość się zwiększy jako parametr. Tak. Ale to chyba coś możliwe, że jest tam jakieś kurczę, nie wiem, wiesz, mutacja, co? Która sprawia, że... Nie mam pojęcia, ja tego nie, mi się aha. wydaje, że to jest, no nie wiem, że to jest... Nie wiem, naprawdę, jakoś... Bardzo ciekawy zestaw jakby rzeczywiście, który też tak mi... I tutaj przepraszam kompletnie, za to co powiem, ale takie są gry RPG, nie wiem czy kojarzysz no. ten świat, to tam zawsze jest, że jesteś elfem, to masz to i to i to. Tak, i że tam tak. biegasz po lesie i możesz gadać ze zwierzętami. Tak. Ludzie tak. nie mają zdolności. No tego. Więc właśnie tak, to jest moim zdaniem dobre, dobra analogia, że... Tak. Co zresztą się odchodzi powoli od tego w grach RPG, ze względu tak? na to, że to trochę za bardzo przypomina takie trochę dyskryminowanie. Więc... Ale widzisz, na przykład mój dziadek, tak. który uwielbiał w ogóle literaturę fantasy, tak, bardziej. Nawet fantasy niż fantastykę, ale pewnie też, nie znosił Tolkiena, tak. twierdząc, że Tolkien jest rasistowski a. i że jak jesteś elfem, to jesteś wysoki i dobry tak, i piękny, tak. a jak jesteś już, nie wiem, tam krasnoludem, jakby, że, tak. że to jest rasistowska wizja świata. W jest, jakby, bardzo. Tak. Nawet jeszcze, to znaczy, żeby też bronić tutaj Johna Realda Ronalda, on też tam w tych rozszerzonych pracach wskazuje, że właśnie to, ci elfowie są też tacy, oni się koszmarne takie wojny bratobójcze tak. mieli między sobą, tam się mordowali, a orkowie tego świata to są też elfowie, tylko okay. po prostu zostali skażeni przez tego złego. No, też musimy przypomnieć, że pan Tolkien się urodził w roku 1894, prawda? To też nie jest tak, że on był jakiś tam, chyba nawet wcześniej, więc on nie był jakimś tam szczypiorem na swoje czasy, to był postępowy. Więc dziękuję za to. Ale faktycznie jest tak, że pogrobowcy wszyscy Tolkiena, którzy potem pisali te książki już takie gorsze, lepsze są tam, tak. To oni właśnie, niektórzy to nawet się nie certolili, bo ja pamiętam właśnie jakiś podręcznik do takiej gry RPG, gdzie było zapisane rasy złe. No wow! To już jest nieźle. Ja wiem, że to są tylko gobliny, jakieś tam strzygi, ale kto tak pisze? Czyli jak się urodzisz goblinem, bardzo tak, mi przykro. Tak, trudno. Nóż do ręki i idziesz mordować ludzi. Więc rozumiem krytykę z tego wynikającą, bo ona jest trochę tak, no, ale to jest też taka fantastyka. Wiadomo, tu mówimy o prawdziwych osobach, których zresztą, jeśli chodzi o Nie pomnę teraz liczb, ale ten zespół Turnera to jest dość częsta przypadłość, prawda? Tak, znaczy jakby często z takich rzadkich można powiedzieć. Tak, tak, bo... Tak, jedna dziewczynka na 2,5 tysiąca żywych urodzeń. Jasne. Jest dosyć często, tak. Ale co chyba mnie też bardzo zaciekawiło, to ta taka solidarność, która się tam pojawiła, przynajmniej wokół tych grup, które właśnie się udawały na te kolonie, bo to jest dość interesująca ta historia, bo jak to się zaczęło w ogóle, taka
Wiesz co? Taka inicjatywa. To się zaczęło od tego, że rodzice walczyli o to, żeby hormon wzrostu był refundowany. Aha, jasne. I założyli stowarzyszenia, których tak naprawdę celem było albo zdobywanie pieniędzy na ten hormon wzrostu. No generalnie bardzo taki mieli przed sobą pragmatyczny, konkretny cel i też dopóki to było potrzebne, to to bardzo tak sprawnie działało. Mhm. Te kolonie, na tych koloniach bywało i 100 osób. O. No, a teraz, kiedy hormon wzrostu jest refundowany, no to dużo mniej tych dziewczyn jeździ na te obozy, a część osób, które jeżdżą na te obozy, to są po prostu osoby, które są, byłyby zbyt ubogie, żeby pojechać na zwykłe wakacje, a ponieważ to jest jakiś tam turnus rehabilitacyjny, coś tam, to udaje się załatwić im miejsce, więc tam nawet nie wszystkie osoby to były osoby z zespołem Turnera, tylko na przykład jakaś taka dziewczyna, ona i jej brat, tam z jakimiś kłopotami też... więc ja myślę, że no to jest ciekawe, bo to jest, wiesz, to jest to, co mówisz, czyli takie trzymanie się razem, ale też unikanie. Tak? Mm-hmm. Ja też właśnie część z tych kobiet mówiła, że no, że kiedyś to bardzo unikały, a teraz szukają. Była taka, wiesz, bo to jest, też jedna z nich opowiada, że mama jej powiedziała, kiedyś na ulicy zobaczyła, idąc z tą córką swoją tam nastoletnią, że i po drugiej stronie ulicy idzie druga dziewczynka z zespołem Turnera i powiedziała: o, zobacz, dziewczynka taka jak ty, no musicie się zaprzyjaźnić. Jasne. I ta kobieta opowiada, że te mamy się owszem zaprzyjaźniły, bo miały jakieś podobieństwo doświadczeń, a one jakby, wiesz, zupełnie nie. Tak. Bo to jest dokładnie to, co mówisz, rasy złe. No nie jest tak, że jak masz zespół Turnera, no jakby przynależysz. Tak. Ale to jest też rzecz, którą zauważyłem ogólnie, gdy się pojawia jakaś taka grupa, że łączy się przez te widzialne jakieś cechy. Jakby to, no to skoro macie to, to powinniście się razem. Dość często niestety to też odnosi się do grup takich predominująco męskich, gdzie jeśli się pojawi tam na przykład dwie kobiety, no to wyrazem. Tak. Wiadomo, bo się musicie zaprzyjaźnić jakby to jest dziwny odruch. A wiesz, ale też z drugiej strony myślę, że jest coś takiego, o czym te kobiety też mówiły, że te kolonie były dla nich taką przestrzenią, gdzie one się zupełnie nie wyróżniały. Jasne. I dzięki temu mogły nie myśleć o pewnych rzeczach. Trochę tak jak znam trochę osób, nie wiem, no to jest taka podobna sytuacja do Żyda, który mówi, że uwielbia być w Izraelu, uwielbia przyjeżdżać do Izraela, bo to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie nie jest Żydem. Tak. Ponieważ jakby to po prostu znika tam, ta cecha się wymazuje. Tak. Rozpływa, tak. Rozpływa i tak samo one na tych koloniach dla dziewczyn z zespołem Turnera nie są niskie. Jasne. Wszystkie mają... To też jest chyba wynika z tego, że tak jak Kapuściński pisał, że dopiero człowiek czuje skórę, kolor swojej skóry, jak pojedzie na przykład do Afryki, prawda? Jeśli chodzi o osoby z Polski, o głównie białym odcieniu skóry. I jeżeli nie jesteśmy wyrwani z tego, to też nie wiemy nawet, że się wyróżniamy, prawda? A tutaj jest sytuacja odwrotna, że w sumie dążymy do tego, żeby być w podobnej grupie. Ale to, o czym wspominasz, czy się spotkałaś z innymi takimi grupami, które też są skupione wokół jakby wspólnej sprawy dla na przykład swoich dzieci, tak, których chcą uzyskać refundację? Jeszcze podejrzewam, że myślę na przykład, że rodzice dzieci z zespołem Downa się w różnych sprawach trzymają razem. Tak, bo to też jest walka w sumie o dodatki pielęgnacyjne, które zostały obcięte. O jakiś rodzaj też, walka z różnego rodzaju dyskryminacją, uprzedzeniami i tak dalej, no nie? Więc jak masz chore dziecko, to szukasz ludzi, którzy mają podobne sprawy i... Ale czy może jest też tak, że widzisz, że przepraszam, znowu wersja adwokat diabła, ale że jakby osiągnięcie tych spraw oznacza też trochę takie wygaszenie ognia, który palił się pod tą sprawą, prawda? Zdecydowanie. I wtedy ta społeczność jakby ulega trochę dezintegracji. Mi się wydaje, że to się stało. To znaczy, wiesz, na te obozy jeździło 100 osób, a teraz jeździ 20, albo jest w ogóle kłopot z zebraniem. Więc tak, zdecydowanie tak jest, że po prostu... I w pewnym sensie znowu może dobrze, no nie? Tak, bo to jest spełnienie tych postulatów, prawda? Tak. I do tego dążyli. I wiesz, w idealnym świecie, gdyby społeczeństwo było otwarte i jakby przyjmujące i różnorodne, no to nikt z nas by nie musiał na żadne specjalne obozy się udawać. Wszystkim by nam było mniej więcej podobnie dobrze. Tak.
Więc to... No to, no to są jakby te dobre efekty zła, tak to nazwę. No, no tak, no, że po się prostu... poznaje ludzi, którzy mają podobną, podobne intencje i podobne, podobne w sercu jakieś nastawienie do rzeczy. Tak. To jest bo, też tak jak jakkolwiek to zabrzmi, ale zespół Turnera w tych swoich objawach nie jest tak rzeczywiście poważny, który sprawia, że destabilizuje życie i jest jakimś wyrokiem ciężkim, prawda? On oczywiście ma gigantyczny wpływ, ale czy kobiety, z którymi rozmawiałaś, one się definiują przez tę przypadłość, czy raczej to jest jeden z elementów? Różnie. Myślę, że to trochę zależy od doświadczeń takich właśnie świata zewnętrznego, no nie? Że im bardziej ten zewnętrzny świat cię jakby jakoś spycha do roli osoby innej, albo chorej, albo dziwnej, tym bardziej pewnie z wiekiem i z czasem się zaczynasz tak czuć, ale na pewno jest tak, że no, że to nie jest, wiesz, no, ale w ogóle ja myślę, że z bardzo wieloma chorobami czy jakimiś niepełnosprawnościami tak jest, że one nie musiałyby aż tak bardzo ludzi wykluczać, no jasne. Nie? Tylko po prostu to nie, jakby to nie jest w ciele i to nie jest w tej osobie, tylko to jest bardziej w tym świecie, który ma po prostu problem z... No tak. No, a tutaj przez też swoje doświadczenia, czy uważasz, że to idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o to, jak się społeczeństwo nasze zmienia, czy raczej... Bo niektórzy by nawet postulowali, że mamy pewien taki refluks ostatnio postaw nieprzesadnie tolerancyjnych. Czy to się rozszerza też na osoby, które ze względu na swoje przypadłości mogą odczuwać pewną dyskryminację? Kurczę, to jest... No, to jest ciekawe pytanie w sumie. W ogóle nie myślałam o tym, chociaż bardzo mnie jakoś te ostatnie wydarzenia tak przeżywam je mocno i też mam znajomych wśród tych osób pozatrzymywanych i tak dalej, więc nie jest mi to rzecz obojętna, a nawet jest dla mnie bardzo ważna. Ale trudno mi powiedzieć, czy to, wiesz, to jest jakoś jedno z drugim połączone. Jasne. Nie myślałam o tym. Pewnie... Kurczę, no pewnie trochę jakoś tak, bo wyobrażam sobie, że generalnie im większa jest społeczna akceptacja różnorodności albo nawet radość z różnorodności, bo moim zdaniem różnorodność to jest coś, czym się można szczerze cieszyć, to wszyscy na tym zyskują. Jasne, tak. Właśnie dość często tutaj oczywiście nie chcę tutaj bić się ze strawmanami, bo to jest takie określenie internetowe, gdzie tworzymy pewien zestaw argumentów, a potem je obalamy, ale też właśnie nigdy nie rozumiałem jakby jaka jest szkoda z czegoś, że ludzie się różnią. Tak. Oczywiście na jakimś takim bazowym rozumiem, że to jest takie zagrożenie dla wewnętrznego bezpieczeństwa, dla tej ciągłości, którą mam w sobie, ale też tak z drugiej strony, jak to wpływa na moje życie, to nie wiem, prawda? No bo to jest też chyba taka obrona, mi się wydaje, czegoś mitycznego, wiesz? Że to jest trochę coś takiego, że bronimy, jakby, że... Ja mam takie wrażenie, że na przykład jak się popatrzy na tą obronę tej rodziny, to, że tak naprawdę to jest obrona jakiegoś mitu takiego, który... Że przecież te rodziny zawsze różnie wyglądały, bo ktoś umierał, a ktoś brał ślub z... nie wiem, z żoną brata, po śmierci brata, a potem wychowywał siódemkę jakby biologicznie nie swoich dzieci i tak dalej, no nie? Że po tak, prostu tak, tak. Jakby to a ta jakaś taka mityczna wiara w tą nuklearną rodzinę, która była taka wspaniała i teraz jakby jakiekolwiek zaburzenie zniszczy po prostu nasz kraj, mi się wydaje, że to jest jakaś tęsknota za złotym wiekiem. Tak, 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 tak. Za mirażem też, który tak. Chyba nie był... No... Zwykle jest. To jest tak jak ludzie, którzy mówią, że w Stanach w latach 50. było dobrze, wszyscy jeździli Chevroletami. Chyba nie. Tak nie było. A propos tych rodzin, to też pozwolę sobie na anegdotę, bo pamiętam, że kiedyś poszedłem do kina Muranów na film. Nieodpłatny był. I to jest, ja mówię, no to idę. Z moją kochaną i jeszcze tam dwoma osobami. Film poprzedzała prezentacja książki. I teraz nie chcę się pomylić, ale prawdopodobnie Wojciech Eichelberger. I ze współautorką, której teraz nazwiska nie przypomnę, właśnie przedstawiali swoją książkę na temat rodzin patchworkowych. Okay. Bardzo ciekawą. Przeczytałem ją później. Tak. Ale rozmowa była taka, ja tak myślałem, ja chciałem ten film obejrzeć.
myślę, że kilka osób było tak, że tak, tak siedziało z tyłu sali. Z przyjemnością wysłuchamy, ale lepiej, żeby to się zaczęło za czas jakiś, bo my chcemy obejrzeć ten film. No i rozmowa była ciekawa, ale dość często kroć pozbawiało się sformułowanie rodzina patchworkowa, rodzina patchworkowa, rodzina patchworkowa, rodzina patchworkowa. No i tak 20 minut takiej rozmowy i widzę już tam irytację moich tych towarzyszy i towarzyszek. I jest, czy można jakieś pytania zadać? Ja już chcę wstać, mówię, a ja o tej rodzinie patchworkowej jeszcze chciałem, czy można było wspomnieć. Ale na szczęście były tylko kilka drobnych pytań i przyszliśmy do seansu, który był bardzo fajny i się dobrze bawiło. Ale kwestia jest tak, że rzeczywiście gdzieś chyba tworzymy konstrukty takie, tak, które często nam trochę ciążą i ciężko się z nimi pożegnać, ale to też jest chyba taki... Ja przyznam, że jeżeli jedyne jaki mam, nie chcę oczywiście stawiać żadnych zarzutów, że gdzieś tak w Polsce się trochę zapomniało, że składaliśmy pewne obietnice takiego progresu, rozwoju, że będzie postęp, że jednak idziemy w kierunku, w której staramy się wciągać tak, byśmy wszyscy się czuli tak samo w tym kraju. I co się zacięło po drodze? Bo widzę, że na przykład to, co było jakąś taką drobną obietnicą lat temu 20, nie zostało zrealizowane w żadną miarą. I to nie chodzi tylko o kwestie właśnie światopoglądowe, społeczne, rodzinne, seksualne, ale też czasem ekonomiczne i to jest dosyć smutne. Ale chciałem cię zapytać, skoro mam okazję, ponieważ właśnie ważnym elementem książki twojej pracy jest to, że też masz po prostu problemy ze wzrokiem, jak to mogę określić. Tak. To są dość poważne, ponieważ zakres swojego widzenia nie jest za duży, prawda? I to właśnie, na temat tego, czy łatwiej ci się porusza teraz po Warszawie chociażby, czy czy jest więcej na przykład, wiesz, więcej hałasu, więcej samochodów, więcej ludzi? Na pewno. Ja też nie wiem, czy ja nie widzę trochę gorzej niż kiedyś. Teraz bardziej mi się wydaje, że po prostu ja coraz gorzej widzę właśnie po tych światłach i tak dalej. Ale myślę, że Warszawa jest cały czas jeszcze dosyć dobrze zorganizowana. Tak. Wiesz, że komunikacja miejska, że to jest wszystko jakoś tam w miarę dobrze opisane i ja oczywiście nie widzę tego, ale mogę sobie wszystko powiększyć telefonem i tak dalej, więc wydaje mi się, że Warszawa jest, nie wiem, mam wrażenie, że jest taka w miarę przyjazna, jeżeli chodzi o poruszanie się. To znaczy, nadal nie jak jesteś na wózku na przykład. Jasne, no nie? Tak, właśnie. Bo to wtedy jest hardcore. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że jest jakieś zamiłowanie do tych przejść podziemnych. Jest totalne zamiłowanie do przejść podziemnych. Tak, tak, tak. I myślę, że osoby, które się poruszają na wózku, mają naprawdę trudno. Najbliższa winda jest. Tak. Tak, dokładnie. Proszę dzwonić, to jest tak, dobra, dzwonię, poczekam na was. No, 35 stopni, ja mam siedzieć, czekać, aż mi przyjdzie cieć z kluczem. No właśnie. No wiecie co, ja mam rzeczy do zrobienia. To, że ktoś jest na wózku, to nie znaczy, że się że nie śpieszy. Że nie ma spraw, tak, nie. Dokładnie. No. Fryzjer umówiony, wiesz. Tak, to jest poważna rzecz. Ale a jak się wyjeżdża z Warszawy, to już czy widzisz jakieś różnice powoli, bo jest to oczywiście wielki program modernizacji kolei i tak dalej, ale to też musi być też, no wiadomo, jak się jest w ogóle pierwszy w nowym mieście, to też jest ten, nie wie się, gdzie się idzie, nawet odruchowo. Jak tworzysz jakąś mapę mentalną może bardziej, czy raczej rzeczywiście technologia? Chyba technologia głównie. No, tak mi się wydaje, że jak zanim tak mocno w tą technologię się wdałam, to rzeczywiście, no pamiętam doskonale, jak mój były mąż mi rysował mapę, no bo ja nie widzę mapy, no nie? Więc on mi przerysowywał mapę do takiego, zeszytu, żeby jakby miała strona po stronie, jakby mogła... Aha, taką drogę jakby. Taką drogę mi rysował, tak, więc... Takie więc podchody, to... tylko w ręku. Tak, dokładnie. No a potem rzeczywiście, jak już są te Google mapy, a potem robiłam tak, to było dosyć groteskowe, że drukowałam mapy
drukowałam mapy z map Google, jak mieszkałam w Amsterdamie i drukowałam je na takich gigantycznych kartkach, takich wiesz, największych kartkach, jakie wychodzą z drukarki, nie wiem, to jest pewnie A3, tak, chyba no, A3. Może nawet większe. Tak, i one były naprawdę duże. Aha. I ponieważ tam jeździłam rowerem, to te wielkie mapy trzymałam przed sobą na tym rowerze. To było jakieś, po prostu czułam się jak jakaś postać z Woody'ego Allena, że tam jadę te mapy mi jakby latają i czułam takie to duże na rowerze. Tak, tak, naprawdę, w sensie czułam się jak żywy sketch. I zresztą w ogóle czasem się czuję jak żywy sketch, no właśnie w takich sytuacjach jak... Ale to Amsterdam, ja się tam bałam wejść nawet na ścieżkę rowerową, bo tam jest absurdalny ruch rowerowy. Ale to jest akurat dla mnie super, tak? Bo ja sobie wtedy wybieram kogoś, kto jedzie takim tempem, który mi odpowiada i jadę za tą osobą po prostu. A, to ma sens, faktycznie, no. Bo to też jest rzecz, ja nie jeżdżę na rowerze w ogóle i dla mnie to jest jakby osobny świat. Tak. To jest jak mikrokosmos, jakbym patrzył, wiesz, ja bym mrówką, a obok żuki idą. Nie mogę tego pojąć, po prostu jestem tak przerażony rowerami, tak. Jak jeżdżę. No to to zapunktowałaś mocno, bo ja wolę w Amsterdamie niż w Warszawie, tak? Bo w Amsterdamie ludzie naprawdę potrafią to robić, nie jeżdżą bez sensu, wiesz, jakby jest kultura rowerowa. W sumie tak, i też jest szacunek pieszych i aut. No. Wzajemny nie ma walki, zresztą, tak, nie ma walki, a tu jest jednak ostra walka. Tak. I ta infrastruktura też nie jest taka super, ja nie chcę jeździć po chodniku, bo mnie jest w tych obciach po prostu, żeby dorosła osoba jeździła rowerem po chodniku, a z drugiej strony nie mogę jeździć ulicą, no bo to jest jakiś absurd, żeby niedowidzona osoba, która nie widzi świateł, jeździła ulicą, więc... Nie ma, jakby... że gotowa do tego, żeby później opisać na jakiś tam stop dokładnie. Wariatom dwóch kółkach. Tak. Słuchajcie, jeździ taka. Dokładnie, no więc to... Tak, no to też jest ten moment, kiedy się czuję jak żywy sketch, jak właśnie wiem, że coś zrobiłam głupio na tym rowerze, wyjechałam, nie, tak jakby coś ten, i wiem, że nie mogę się bronić tym, że bardzo przepraszam, ale jestem osobą niedowidzącą, bo to jakby po prostu nie jest dobre wytłumaczenie, to może nie trzeba było na rower siadać. Może tutaj trochę racji, ale z drugiej strony lepiej samochodem, no nie ząb. No właśnie, panie, lepiej, żebym samochodem. No właśnie, się cieszcie, bo tutaj to ile skoszę osób? Dwie. Dokładnie. Przecież przystanek, tra-ta-ta-ta-ta. Byście dopiero mieli. Ale nie, to też jest kwestia, że widzisz, sketch i tak dalej. Czy ciebie też irytuje jakoś tak przedstawianie osób, które mają problemy ze wzrokiem w kulturze? Bo to też często jest tam, wiesz, pan Magoo, był film z Rutgerem Hauerem, który akurat bardzo lubię, Ślepa furia, nie wiem, czy go oglądałem. Nie. Doskonałe. Rutger Hauer jest tam samurajem, który właśnie, znaczy nie, ale jest takim tam twardzielem, który chodzi i tam ludzi tłucze i jednocześnie niedowidzi. On chyba jest nawet niewidzącą osobą. Tak. Jest przepiękna scena, jak jedzie samochodem na autostradzie i właśnie jakiś facet tam bibi do niego, co pan, ślepy? On, tak! Jest to dosyć zabawna scena, tak, ale tak, czy tak. Ciebie to irytuje, że to jest jednak taki one note, że te postaci, które są przedstawione w kulturze, one są zazwyczaj tylko właśnie to jest. Wiesz co, ja się tym za mało zajmuję, żeby się tym irytować. Jasne, rozumiem. W sensie ani nie mam do siebie, jakby chyba bardzo nie mam gdzieś takiego poczucia, wiesz, że też przez to, że ta niepełnosprawność jest taka miękka, w takim sensie, że ja jednak nie jestem osobą niewidomą, no tak, nie? Ja tak. Żyję normalnie i... Znaczy nie mówię, że niewidomy nie może żyć normalnie, ale niewątpliwie ma dużo trudniej. Tak. A ja trochę jestem tak jakby w takim... Tak trochę na pograniczu światów, no nie? Nigdy nie byłam w żadnej instytucji takiej, która by miała wspierać osoby z niepełnosprawnościami. I więc jakby w tym sensie tak jakby nie irytuję się tym, bo nie do końca, tak jakby nie zajmuję się tym w Jasne, pewnym sensie. Rozumiem. A wspomniałeś o instytucjach, to też jest kwestia, która się pojawia właśnie w książce, dotycząca tego, że jest jakiś taki nurt, w którym osoby, które mają pewny zestaw przypadłości, się wtłacza właśnie w taką instytucjonalną ścieżkę edukacji przede wszystkim. Czy uważasz, że to, czy tam jest jeszcze coś do poprawienia? Czy to jest dobrze, że ona istnieje? Czy lepiej jednak, żeby pójść w kierunku takim, że traktujemy wszystkich tak samo, a ewentualnie mamy pewne udogodnienia dla osób, które nie mają wszystkiego? No znowu, ja się na tym nie znam. W sensie nie czuję się tak do końca tutaj kompetentna, żeby się wypowiadać. Natomiast wydaje mi się, że
tak jakby dużo szkody może ludziom zrobić, konkretnym ludziom, takie, no tak jakby skupianie się na tej niepełnosprawności, no nie, że jakby, i to też nie o to chodzi, bo ja nie chcę powiedzieć, że ludzie, którzy się na tym jakby, którym jest bardzo trudno, to są mięczakami, bo wszyscy powinni być zajebiści i po prostu robić nie wiadomo co, no nie, ale to w ogóle, niezależnie od niepełnosprawności, po prostu uważam, że nie możemy wymagać od wszystkich, żeby, no nie wiem, żeby cały czas walczyli i byli strasznie dzielni. Jasne. I nie ma powodu, żeby tego bardziej wymagać od osób z niepełnosprawnościami niż od całej reszty świata. Tak, dokładnie. Natomiast, jeszcze tak. Dokładnie. Słuchajcie, a jak już gadamy, to... Dokładnie. I zresztą byłam na takim spotkaniu dla kobiet z niepełnosprawnościami, na którym jedna powiedziała, że tak, że musimy być dzielne, a druga powiedziała, no nie, właśnie nie musimy. Naprawdę tak. Nie musimy mamy być dzielne, prawo do... mamy prawo być niedzielne i... I natomiast to nawet w tej książce opisuje taką historię kobiety, która jako 60-latka trafia do szpitala, bo zmarli jej rodzice. Tak. Ona miała jakieś niepełnosprawności, już nie pamiętam, była niewidoma i pewnie coś jeszcze. No i kiedy trafia do tego szpitala, to ma nie bezwładne ręce. I Oliver Sacks, który jest jej lekarzem, wie, że ta choroba, którą ona ma, nie powinna powodować niedowładu rąk. Aha, jasne. I zaczyna, prosi pielęgniarki, żeby trochę frustrowały taką jej potrzeby, jakby żeby lekko frustrowały jej potrzeby. I po jakimś czasie ona zaczyna używać rąk. Jasne. A potem zaczyna rzeźbić i staje się artystką i tak dalej. I jakby puenta tej historii jest taka, że ponieważ jej rodzice tak bardzo pomagali, tak bardzo jej ułatwiali, że ona nie musiała po nic sama sięgnąć, no to ona jakby stała się przez to dużo bardziej bezradna, niż musiałaby być, więc wydaje mi się, że pomoc też może zajść za daleko. Że pomoc może zajść za daleko. To też jest ten styk miłości rodzicielskiej i też tego, że staramy się chyba, no raz, że swoje dziecko, oczywiście, że chcemy pomóc w jakikolwiek sposób się da, ale też jest chyba trudne też znalezienie tej linii, gdzie się trochę ubezwłasnowolnia. Tak, i to wiesz, nie musisz mieć dziecka z niepełnosprawnością, wystarczy mieć zwyczajne dziecko. No, to nie dziecko. Musisz, nie mówisz. Zaraz muszę do mamy rozmawiać. Mamo, słuchaj! Teraz to załatwić po 32 latach. Nie, no wiesz, to ja też mam też taką trochę jak znajoma psychoterapeutka właśnie wspomina, że tak, ja oczywiście, to jest mój zawód, ale czasem przychodzi faza, wiesz, to mam 55 lat i on na ojca narzeka, wiesz, to już trzeba załatwić na tym etapie, to już było, no. Tak. No już trzeba będzie w wieku 55, trochę późno. No. Ale ten... Dzisiaj jest do zabawy chęci. Dokładnie. Nie, bo ona jest taka bardzo towarzyska, więc wiesz, jak słyszę, że my tutaj siedzimy i się śmiejemy i gadamy, to nie może tam się po prostu pominięta. Tak, już, spokojnie, na chwilę będzie. Tu jest fajnie, no, wiesz, ona tam sama. No kurczę, rozumiem w pełni. I też, ale dlaczego o tym wspominam, bo czasami też właśnie nawet wśród tych osób, które już nie łączone więzem rodzicielskim, jest, które chcą pomóc, jest ten taki czasem nurt, ja to nazywam Zagombrowiczem upupianiem takim trochę, gdzie się fetyszyzuje trochę też niektóre przypadłości i jakoś się je przedstawia właśnie w formie takiej, nawet nie wiem, że pornografii cierpienia, prawda? I czy sądzisz, że ten nurt on narastał, czy bo to też chyba można trochę go spleść z tymi społecznymi mediami, gdzie jakby tworzymy taką wersję wystawową siebie i też tworzymy też taki konstrukt celebryty, to jest też nowy wymysł takiego celebryty od pomagania, filantropa, który gdzieś przyjedzie, tu komuś poda butelkę, temu tak, oczy przetrze. Tak, i tak. Jak, ja uważam, że to jest dobrze, że ktoś znany albo ktoś taki, który właśnie jest mocno zaangażowany, pomaga, bo to zwraca też uwagę, czy raczej to jest tylko lukrowanie jakiejś rzeczywistości, przylepianie na gorejące rany plasterków? Kurczę, nie wiem, wiesz, bo pewnie jedni ludzie naprawdę pomagają, a inni, wiesz, a inni chcą się wypromować i robią przy tym głupie rzeczy, tak jak była ta z tą Dominiką Kulczyk. Tak, właściwie to pytanie to jest ono, ale nie dokładnie, ale tam więc, były elementy więc, takie... Więc masz takie poczucie, że po prostu tak, że rzeczywiście... I to pewnie też, wiesz, ja nie upatruję tutaj złej woli, ani nic, no nie? Tylko właśnie jakiegoś niezrozumienia, też jakiegoś pewnie specyficznego braku edukacji, pewnie trochę właśnie może takiego poczucia
no, poczucia jakiejś własnej, no, takiej lepszości, która pozwala ci się tak dzielić z tymi, takimi biedaczkami, tak. Co tam... A to chyba też nie jest nowy trend, bo tam zawsze... No właśnie. Pani na tak. Włościach zajeżdżała, czy tam pani rzucała. No właśnie, tego, tak. Więc... Też mi się wydaje, że to nie jest nic nowego, tylko po prostu może teraz jest tak, że to jest jakoś łatwiej wypunktować po prostu, bo ludzie też się zrobili na to już wrażliwi i pewne rzeczy po prostu nie przechodzą, no nie? Tak, tak. Chyba też można tych silniejszych trochę podrapać. Można tam, pewnie, tak, tak, dokładnie. A z drugiej strony, wiesz, myślę sobie też o tym, że na takim poziomie już ludzkim zupełnie, tam jest też taka, ja też jedna z tych kobiet, z którymi rozmawiałam, ona opowiadała o swojej siostrze i że u niej w domu był taki klimat, że ta dziewczynka z zespołem Turnera, bardzo niziutka, nie musiała różnych rzeczy robić. A. I że opowiada o tym, jak że kiedyś jej siostra się strasznie wściekała, że dlaczego ona nie musi zmywać naczyń. A jasne. Babcia powiedziała, no bo do zlewu nie dosięga. Aha. Na co ta siostra mówi, to nie chce stołek podstawić. No tak, no. I wiesz, i to jest dokładnie coś takiego, że na pewne rzeczy nie chce podstawić stołek. Jasne. Wiesz, jakby możesz tutaj podstawić stołek, możesz to, możesz tamto. I to nie o to chodzi, że ta siostra nie kochała swojej siostry, tylko traktowała ją jak równą sobie. Jasne. I jakby myślę, że tu jest... To znaczy wśród rodzeństwa to zwykle chodzi o to, że nie chcesz, żeby ktoś miał lepiej. Lepiej, tak, dokładnie. Ale dokładnie. Czasem to prowadzi do sprawiedliwości. Ale właśnie nie chcesz... To jest odruch, prawda? Dokładnie. To ale tak jak ten facet, który się na siebie wydzierał, a potem na tego... Tak. Tak. Gdzieś to było ukierunkowane, jego serce dokładnie. Było po właściwej stronie. A, że goreje. To już swoją drogą. No. Faktycznie. Ale to też jest, no, zawsze tam ćwiczenie takie z empatii. I to też jest wielkie brawo dla rodzeństwa, bo oni cię tak, że tak powiem... sprowadzą na ziemię, tak. Bo trzeba też czasem szczerości i ona się przydaje. I też właśnie pamiętam, nie wiem, to też jak oceniasz, bo była akcja, która w ogóle, przyznam, że mnie to dość, z mojej perspektywy, to był taki dosyć wizerunkowy i prawdopodobnie też praktyczny efekt dała, czyli ten savoir vivre w podróży, nie wiem, czy słyszałeś, to w PKP jest, są po prostu porady, jak się zachowywać i jednym z elementów jest też, jak traktować osoby z niepełnosprawnością, żeby na przykład, no oczywiście psów przewodników, żeby nie głaskać po głowie, żeby nie unikać też w języku sformułowań, które wiążą się z przypadłością, czyli właśnie chociażby jeżeli wzrok, to mówimy, że coś tego nie widzę, albo czy popatrzymy tak, skakać wokół języka. Tak. Bo to, rozumiem, że to też by było... Czy to się zdarza w rozmowach z tobą, gdy ludzie już tam mają jakąś świadomość? Nie, raczej nie. Ale myślisz dlatego, że ja nie jestem osobą niewidomą. Aha, i wiesz, jakby w tym sensie... Ale słyszałam właśnie o tym, że ludzie mają problem, żeby do niewidomej osoby powiedzieć do widzenia, no bo przecież ona nie widzi, albo... No daj, tak. Albo do osoby, która jest na wózku, że ludzie... No ale to też się przez telefon mówi czasami. Czy przyjdziesz. Aha. Jasne. Wiesz, i zaczynają być takie dziwne, czy przyjedziesz? I te osoby na wózku ślepią za głowę, no czy przyjedziesz? Ale tak, no to też ja słyszałam o takich zupełnie hardkorowych rzeczach od osoby, która się porusza na wózku, typu, że ona przyjeżdża i potrzebuje jakiegoś, no jakiejś pomocy w dostaniu się na górę, coś tam jasne. Trzeba uruchomić, zrobić i tak dalej. I facet dzwoni, jakiś taki portier, czy wiesz, no ten typ, z którym ona się, typ pan pierwszego z kontaktu, tak. Pan z kluczem, dzwoni do drugiego i mówi, no cześć, mam tutaj dwa wózki. No, jakby ta dziewczyna dwa paleciaki po prostu, tak. Wiesz, i ta dziewczyna po prostu tak wow. Więc... I więc tam tle, ale ktoś siedzi na tych... ale tak, dokładnie, no. Tak. Łącznie z... Albo opowiadała taką historię o tym, że jej kolega... albo nie no, z kolegą też, ale że wiesz, w tramwaju baba jej stawia torbę na kolanie. O co chodzi? Więc, no tak. Nie, no więc zdecydowanie to jest jakby lekcje savoir vivre są potrzebne. Ja są bezczelne. Ja bym sobie coś wziął z tego, co ona tam miała. Tak, dokładnie, otwierasz, wyciągasz. To za fatygę. Tam. Dokładnie. Myślisz, że dokładnie. Co? Usta po ja za darmo nie robię, tak. Proszę pan. Jako podstawka. Ale to też pamiętam właśnie na występie. Pamiętam, że jeden z organizatorów przyjechała osoba właśnie się poruszająca na wózku i
I była zdziwiona, że ta osoba chce krzesła. Mówię, no tak, no, nie, to krzesło jest wygodniejsze, to co jest tutaj. Nie chcesz siedzieć cały czas na wózku po prostu. Tak. Nie, bez kitu facet powiedział, ja myślałam, że on przyjechał ze swoim miejscem. No, trochę tak, ale z drugiej strony co, jak przyszedłem, to ma stać w rogu, to płaci za siedzenie, ma siedzenie. Tak to wygląda, ale to było dosyć mocne. No też często jest to sformułowanie tam, że dyskryminacja zaczyna się w języku, ale to też działa tak w dwie strony, żebyśmy też, że trzeba po prostu traktować każdego tak, jakby się samemu chciał być traktowanym chyba. Mimo wszystko w języku też i wiadomo, że nie, no są tam sformułowania, które mają konotacje takie negatywne i czasem trzeba je lepiej je unikać, prawda? I to chyba tylko tyle. Ale tu też, żeby powoli, bo czas leci, w przyszłość, żeby się obrócić, bo wspominałeś, że nowa praca etnograficzna, też na takiej zasadzie rozmów z ludźmi, tym razem nie chcę też za dużo odkrywać, ale pytanie, czy to też w formie publikacji naukowej, czy raczej też książkowej? No to jest po prostu część jakby takiej mojej pracy na uniwersytecie, to jest duży grant mojej koleżanki z zespołu, ona ma takie badania o adopcji i ja tam po prostu mam jakąś, wiesz, swoją część. Trochę myślę o tym, czy nie można byłoby tych historii tak opowiedzieć, żeby one rzeczywiście zostały usłyszane, bo to są niesamowite historie, naprawdę. Tak, i też to chyba są... nie ma ich za dużo. Teraz próbuję sobie przeczesać pamięć i właściwie żadna mi nie przynosi, oprócz jakichś takich bardzo negatywnych z jakiegoś powodu. Tak, więc cały czas myślę o tym, żeby może spróbować to jakby zrobić z tego taki rodzaj też eseistyki antropologicznej, no nie właśnie nie pracy naukowej, bo to będzie robiła ta moja koleżanka, to jest jakby jej grant, to jest jej praca, ale właśnie czegoś takiego bardzo mogłoby po prostu być do czytania dla ludzi. Jest. Ale to jest ta zasada, że wiesz, że ktoś grant dostaje, a eseista nogę do podkurza podstawia. Zawsze jest. No to ja się jestem, ja esej napiszę. No fajnie, ciekawe, o którym będą więcej mówić media. Sprytnie widzę, że tutaj dokładnie, koleżanka dokładnie. Się chowa. Ej, ja dzień dobry, przepraszam. Może gdzieś jestem. Jak już jestem. Tak, ale też po prostu no, ja mam takie poczucie, że ta praca nasza naukowa, badawcza, ona jest strasznie ciekawa, ale ona jest bardzo hermetyczna. Jasne. I fajne moim zdaniem jest to, żeby ludzie mogli też usłyszeć, szczególnie teraz, wiesz, kiedy się tyle mówi o tej adopcji i sobie wszyscy, za przeproszeniem, gęby wycierają tą adopcją przez pary jednopłciowe. A w praktyce ludzie nie wiedzą nawet, o co chodzi. Nie wiedzą, o co chodzi. Rozumiesz, wydaje mi się, że adopcja to jest taka jakaś sytuacja, w której tych dwoje ludzi się kocha i oni nie mogą mieć dziecka, a tu nagle magicznie jest jakiś dziedziuś malutki, który nie ma mamusi i tatusia i proszę pyk, 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 wszystko bezboleśnie. I na łożu śmierci ostatnim tchem. Dokładnie. Muszę ci coś powiedzieć. No, nie, to jakby to kompletnie tak nie wygląda. W sensie to są naprawdę trudne historie, gdzie ma olbrzymie znaczenie to, jak działa nasz system, jak trudno jest uwolnić dziecko w takim sensie prawnym, jak długo przez to te dzieci, żeby w ogóle było adoptowalne, jak długo przez to te dzieci są w instytucjonalnej opiece, w której, no wiesz, jakby po prostu... Tam są też różne ośrodki, bo prawda, jest sąd rodzinny, który się zajmuje, mamy też te wszystkie instytucje, które się zajmują tymi dziećmi, jeszcze są instytucje, które się zajmują szukaniem są te rodziny, które niekoniecznie chcą te dzieci oddać, a bywają zupełnie niewiadomo. Wiesz, jakby to naprawdę nie jest jakaś po prostu taka opowieść na to, co można byłoby podejrzewać, słuchając tego, jak Duda będzie bronił polskie dzieci przed jednopłciowymi parami, to naprawdę po prostu... To było niesamowite, jakby to jest część prerogatyw prezydenckich, to jest, że on będzie chodził i gejów po rękach bił. Tak, dziękuję. Ma co robić, wyraźnie. O, dobra, to polityka znowu wyszła, no ale ona wchodzi do życia regularnie i możemy udawać, że nie, ale a tak jest. Chociażby myślę, właśnie w takim tak, właśnie tak, i myślę, że im więcej, ja mam jakąś taką wiarę w to, że im więcej się będzie opowiadało o historii takich różnych, tym będzie jakoś, no że ta różnorodność też może się, jakby, czy też zgoda na nią, otwartość na nią może się poszerzać dzięki temu, że ludzie będą słuchali opowieści o innych i o innych życiach i tak dalej. No nie, jeszcze nie jest wszystko tak jak u nas, tylko że można jeszcze na różne inne sposoby
rzeczy. I że to nie jest gorzej, lepiej. I to nie jest gorzej, to jest po prostu inaczej. Tak, że różnie się może układać. I dokładnie, no to też wyniosłem o tyle, na ile moje zakuty łeb jest w stanie to też z lektury właśnie twojej książki. I powoli będziemy kończyć, bo już mamy tutaj naklikane na zegarze z godziny 13. Szybko poszło, mimo tego. Bardzo. No, pies dotrzymywał towarzystwa, zawsze pomaga. Ale a propos książek i w książkach zostając, czy jesteś, widzę tutaj oczywiście lektury w markowych torbach z IKEA, wiadomo. To są książki mojego dziecka. Widzę. Które już, które musi... wyrosły, jadą na wieś do czyśćca. A, no, Doreta Masłowska, widzę. Ale czy jesteś może w stanie polecić tutaj słuchającym jakąś lekturę, no nie musi być swojej działki, po prostu coś, co ze szczerym sercem możesz do przeczytania. Nie musi też to być ostatnia lektura, może być to jakaś hołubiona sprzed wielu lat. No moim ukochanym pisarzem jest Mikołaj Grynberg, który ostatnio wydał książkę Poufna i ta książka jest przepiękna i uważam, że jest taką trochę książką na trudny czas, bo ona jest o tym, że no tak bardzo... Bardzo jakby ujmując to takim językiem dziecinnym, ona jest trochę o tym, że miłość jakoś wygrywa. Mm-hmm. I że z bardzo trudnych historii można... Jakoś mi się wydaje, że to jest rzecz, która... No teraz wszystkim jest jakoś smutno i trudno. Tak, więc. Tak. A druga rzecz, o której myślę, to jest książka Argonauci, którą wydało Czarne. Która też mi się wydaje jakoś istotna, taka bardzo aktualna, bo ona jest znowu o parze... W tranzycji. Jeśli tak, mówisz, tak, tak. Jest jedna z tych dziewczyn jest w tranzycji i jakby ja nie wiem, jakim językiem to należy właściwie, bo to jest, jakby to jest kobieta, która jest w tranzycji, zmienia, jakby właśnie chyba to się nie mówi, że zmienia płeć, no nie? Nie, jakby koryguje. Wraca do swojej właściwej płci. Tak, tak. Tak. Więc ta partnerka jego zachodzi w ciąży dzięki in vitro. Tak. I naprawdę przepiękna jest ta książka i pokazuje taki kurde... Z koszmarów prawicy praktycznie. Tak, ale wiesz, pokazuje, że inny świat jest możliwy, że moglibyśmy żyć w innym świecie, w którym po prostu... Tak. Jest jakoś więcej takiej wolności. Tak, ja już słyszałem, że też bardzo interesujący element jest tam dotyczący tego, jak hormony, które, że one są jakby dodatkowymi bohaterami tej książki. Tak, 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 tak. I z punktu widzenia, że zawsze mnie tak ta część biologiczna człowieka interesowała, to opowieść o hormonach, to jest bardzo fascynujące. Tak, tak, tak. No to w tym zespole Turnera też byś znalazł różne rzeczy dla siebie, bo tam też jest dużo, wiesz, ja się akurat tym nie zajmowałam, ale tam też jest w sumie dużo o hormonach. Zgadza się. No hormon wzrostu też ma swoje efekty, prawda? Nie tylko po to, żeby mieć bicepsy na 60 tak. Bo chłopaki, uda wam się, na pewno. Róbcie to. Nie będzie efektów żadnych. Wszystko będzie w porządku, jak będziecie sikać grochem za pół roku. Ale to już oczywiście rozmowa na inny dzień. Ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za okazję. Dziękuję. Oczywiście polecić książkę. Nie przywitam się z Państwem na ulicy. Moją gościną była Maria Reimann. Dobrze powiedziałem? Chyba, tak, że... dobrze, Reimann. Super, przepraszam, czasem się zdaje. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.